Projekt Zalew łączy pokolenia nad Zalewem Arkadia w Suwałkach został nominowany do udziału w konkursie Mieszkam tu – mądre pomysły na mądre miasto. Głosowanie internetowe potrwa do 28 kwietnia. Dotyczy ono jednego ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego. Mam tu na myśli Beach Areny, czyli boisko do sportów plażowych przy Zalewie Arkadia. Ta inwestycja została zakwalifikowana do konkursu Mieszkam tu – zmieniam swoje miasto i jako jedna z kilkunastu z całej Polski walczy właśnie o to, by być taką najlepszą inwestycją. Głos oddajemy do 28 kwietnia za pośrednictwem portalu samorządowego.pl. Tam jest specjalna zakładka związana z tym konkursem i tam można oddawać swoje głosy na Suwalską Beach Arenę. Na zagospodarowanej powierzchni znajdują się pełnowymiarowe boiska. Jedno do piłki nożnej plażowej, trzy do piłki siatkowej. Jest on rozwojowy, ponieważ dopuszcza usytuowanie kolejnego centralnego boiska do siatkówki. Obiekt sportowy jest oświetlony, otoczony jest piłkochwytami. Zamontowano na jego terenie 6 masztów flagowych. Znajduje się pod czujnym okiem monitoringu. Na co dzień korzystają z niego i kluby sportowe, i organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne. Wybudowany został za około 500 tysięcy złotych.